Takich bitew to się często nie ogląda. Moi drodzy, witam was serdecznie i dziś mam dla was najlepszą potyczkę w tej aktualizacji pod względem i doświadczenia, i uszkodzeń na polskim czołgu premium 8 poziomu 50TP prototyp. Potyczka została rozegrana przez polskiego gracza Kerolf, który ma 3 odznaki biegłości na tym czołgu, więc jest zdecydowanie ekspertem. Mapka Pilsno, więc przy okazji podejrzymy sobie, jak tutaj grać Heavikiem. Uwaga, na losowaniu z dyszkami, także lekko nie będzie. Początek jest delikatnie utrudniony, bo kolega laguje, zobaczcie, ping ponad 200, ale za chwilę już się wszystko uspokoi. Słuchajcie, na dzień dobry chcę powiedzieć, że mam dla was kolejnego giveawaya na czołg premium 8 poziomu, więc chyba przyjemnie. Oczywiście 8 poziom dowolny wybrany przez was, wystarczy, że subskrybujecie ten kanał, napiszecie, słuchajcie, komentarz pod tym filmem, jaki czołg premium was interesuje i pamiętajcie o podaniu niku w VOD. Po trzecie, wiadomo, like pod filmem wystarczy, także zapraszam do udziału i słuchajcie, na dzień dobry jeszcze króciutka informacja o statystykach ilościowych tego pojazdu. Wyobraźcie sobie, że na serwerze europejskim dostępnych jest już 38335 50TP prototyp. Dużo, no dużo, prawie 40 tysięcy polskich premek jeździ już po polach bitew, a mówimy tylko o tej ósemce. Ciekawostka, TKS-ów jest ponad 351 tysięcy, także widać, że polskie czołgi są popularne w tych czasach i zdecydowanie gracze lubią te maszynki. No TKS to akurat nie dziwne, bo był za darmo rozdawany, ale no weź teraz sprzedaj 40 tysięcy czołgów polskich. To naprawdę jest imponujący rezultat przez Wargaming. Także jest tego trochę w randomach. I słuchajcie, ta bitwa wyróżnia się tym, w jaki sposób gracz ten operuje. Po pierwsze, zobaczcie, nie wali na full złocie byle jak. Głównie zarabia. To jest fiolet. Co prawda mamy tutaj konto świeżutkie. 0K bitew. Zobaczcie, że tutaj jest bitew 0K, ale WN 3500, więc bardzo ładnie. No i kolega, mówię, głównie zarabia, więc będzie walił APK-ami. To znaczy, że musi szukać celów łatwych do przebicia. Nie będzie strzelał po jakichś, wiecie, twardych dyszkach. A teraz nawet ładuje pocisk odłamkowo burzący, aby trafić tego AMX-a w plecy. Bardzo fajna flanka, tylko czy się uda, bo tutaj jest Emil 2. Jego się obawiamy. AMX tyłem, uwaga, celujemy. Uwaga. 593 z pożarkiem, AMX bez gaśnicy, cały czas się, moi drodzy, pali się, czy się zgasi, nie zdążył, Tortoise go skończył, a szkoda, bo byłoby jeszcze więcej uszkodzeń teraz. M103 gąska, prawie 500 polosowało, bardzo ładne wyniki tutaj losuje graczowi i ważne jest to, że w tej pozycji, to jest fajne, możemy, słuchajcie, ukryć dolną płytę, bo mamy tutaj wiele fajnych osłon, także są i barykady, jest dużo gruz, za którym się kitramy. O, teraz kolega wyjechał bokiem, to nie był dobry pomysł, ale już się chowamy za osłonę. I pamiętajcie, zawsze można zrobić sidescrapa. Także w tym momencie, kiedy widzimy, że jest 5-6, ale miasto wydaje się wygrane i nie 1-2 jest nasza, trzeba przycisnąć, szczególnie, że type jest na hita, a my strzelamy średnio za, doskonale wiecie ile, 440, to widać, to czuć i teraz rywal zostaje dobity. Emil z prawej, ta dziesiątka nie jest w nas wcelowana, czy warto wyjechać? Warto, wyjeżdżamy, celujemy, strzelamy i wstecz, dlatego że Emila, to my się akurat boimy. Kolega w T10 przewrócony, co on zresztą zrobił? Zobaczcie, proszę bardzo, no ładnie, ładnie. I ciśniemy już po Emila. Pokażę wam, słuchajcie, tę mapkę z góry. Zobaczcie, że te deki muszą być w większości gdzieś pokitrane. Przypuszczam, że te rejony są przyjęte przez te deki. Emil dostaje od nas pocisk. O proszę, są STRV-y przykampione maksymalnie. Także tutaj na spokojnie możemy cisnąć dalej po przodowaniu. Lepiej byłoby strzelić w Skorpiona, wiadomo, więcej damage'a, ale ci się uda. Tortoise też w niego celuje. Omijamy Tortoise'a. I chcemy teraz pojechać po Skorpiona jako pierwsi, żeby to był nasz damage. Na koncie już 5200. I jeszcze jest do roboty sporo. Skorpion nie strzelił. Badger nasz nie trafił. Teraz wyjeżdżamy i proszę bardzo, skończony. Chyba ten Skorpion jednak strzelił.
Możliwe, że tam nie przycelał najlepiej. A wydawało się, że to tortoise. No dobra. Pamiętajcie o tym, że co jak co, STRV mają 300 penetracji, więc wyjechanie pod takiego delikwenta to nie jest zbyt rozsądny wybór. Lepiej by było, gdyby ktoś inny przyjął, proszę bardzo, STRV, w bok i wchodzi bez żadnych trudności do stał. Teraz znowu możemy strzelić. To, co jest piękne w polskiej premce, to to, że mam tutaj kaliber 122 mm. Co się z tym pociskiem stanęło? No to było dziwne. Słuchajcie, kaliber ten sprawia, że Szwedy tak naprawdę nie są dla nas żadnym wyzwaniem. O, teraz no już we wrak. Gdybyśmy mieli kaliber 120 mm, to faktycznie często musielibyśmy narzekać, że o, nie mogę go przebić, o, dingnąłem się, ale te 2 mm robią kolosalną różnicę i naprawdę ta różnica jest widoczna, wchodzi jak masełko. Chyba, słuchajcie, trafiliśmy tego STRV z prawej. Tak mi się wydaje, raz chyba dostał na ślepo. Tak mi się, kurde, wydaje. Jest do przebicia na spokojnie od przodu i właśnie o to mi chodzi. Wchodzi idealnie. Teraz jeszcze ISU. Nie mamy już heków, zresztą też w ISU lepiej z heka nie strzelać, bo on wcale taki miękki nie jest. Pamiętajcie, aby nie strzelać ISU w jarzmo, oczywiście na prawo. Pięknie. No i teraz już tylko dwa strzały jest po nim. Pamiętajcie, on ma nas na hita. Bardzo ładna flanka, objedziemy go. Zdąży gąskę. Gąska. Udało się i uciekamy przed nim. To, co mnie zastanawia, to to, że STRV nie było widać. Teraz się pojawia, proszę bardzo, jest STRV. Kolega kończy ISU. No pytanie teraz, czy było warto, bo wiadomo, że więcej damage'a byłoby na STRV-ale. Ale pewnie gracz myślał teraz o specjaliście. Czekamy na STRV-a na ślepo. Chyba nie weszło, jest STRV. No ale wątpię, by się go udało upolować. Niestety. Trochę szkoda, co nie? Trochę szkoda, bo prawie specjalista. Także XWM pokazuje na koncie 7000 uszkodzeń, ale uwierzcie mi, było ich zdecydowanie więcej, prawie 8000, więc musiało wejść na ślepo w tego STRV-a. Potyczka bardzo fajna, dynamiczna, krótka. Ale ja tutaj podkreślę jedno. Widzieliśmy naprawdę fajną grę na kiepskim losowaniu bez złota. I to jest mega istotne. To właśnie pokazuje, jak się zarabia fajnie kredyty tym czołgiem i że nawet tutaj można postrzelać. Ważne było to flankowanie. Mapa ta daje możliwości, ale pamiętajcie, aby unikać linii 7-8-9-0. Zdecydowanie odradzam operować w tych rejonach czołgiem ciężkim, bo naprawdę tutaj zawsze stoją te deki przykampione albo w tym miejscu, albo też po przeciwnej stronie. O właśnie, moi drodzy, tutaj. Także pamiętajcie, tych rejonów unikamy ciężkimi zawsze w miasto, ewentualnie środek. Także to było na tyle w tej potyczce. Mam nadzieję, że Wam się spodobała. Pamiętajcie o giveawayu, zachęcam do udziału i do zobaczenia. Trzymajcie się, hej!